Dzień dobry, Faustyna Galon. Witam Państwa w poniedziałek, 3 października w wydarzeniach. Zobaczmy, co dziś w programie. Podczas skarbnikowych godów świętowaliśmy setne urodziny Zabrza. Oczywiście jest Zabrze, nasze miasto, musimy się z nimi cieszyć, prawda? Kolorowo, wesoło. W Domu Muzyki i Tańca odbył się wspaniały koncert słynnego tenora José Carrerasa. Wspaniały koncert, udany, także no cóż, wszystkiego najlepszego tylko i nic więcej sobie życzyć. Barwna parada ulicami miasta, piknik rodzinny, koncerty i wiele innych atrakcji. Tak obchodziliśmy Święto Miasta, czyli skarbnikowe gody. W tym roku były one szczególne, bo świętowaliśmy setne urodziny Zabrza. Barwny korowód to tradycja skarbnikowych godów, czyli święta miasta. Urodziny Zabrza to wyjątkowe urodziny. Cieszymy się ogromnie, nawet słonko nam wychodzi. Myślę, że Zabrzanie tak ogrzali atmosferę, idąc ulicą Wolności, bawiąc się tu w parku, że jestem przekonana, że w tej chwili już będziemy tylko świętować przy najlepszej pogodzie. Świętujemy tak naprawdę od początku roku, ale dziś, jutro, momenty kulminacyjne, momenty szczególne. W trakcie przygotowań do tego wyjątkowego momentu staraliśmy się ukłonić wielkim, honorowym Zabrzanom. Staraliśmy się uhonorować ludzi, którzy piszą historię tego miasta. Tak naprawdę wszystkich. Od tych, którzy małe cegiełki dokładają do rozwoju Zabrza, po tych, którzy wybrali Zabrze i są honorowymi obywatelami. Tak więc wszystkim Zabrzanom życzę, byśmy mogli być dumni z naszego Zabrza. Życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. W tym roku z okazji stulecia nadania Zabrzu praw miejskich w skarbnikowych godach wzięło udział ponad 10 tysięcy uczestników, wśród których znaleźli się m.in. uczniowie, przedstawiciele firm, instytucji, klubów sportowych oraz mieszkańcy. Dzisiaj Pani szkoła również świętuje podczas skarbnikowych godów. Proszę powiedzieć, jakie były te przygotowania, czy długie? Może długie nie, ale bardzo przemyślane, aby wszystko do siebie pasowało w konwencji barw miasta, czyli niebiesko, żółto, czerwono. To duże wydarzenie dla Waszej szkoły? Oczywiście, jak i dla miasta. Skarbnikowe gody to dla Pani taki ważny dzień? Bardzo ważny, to urodziny miasta Zabrze, także bardzo ważny. Bardzo się cieszę, że mogę w nim uczestniczyć. Ja jestem Zabrzanką, urodzona tutaj i się cieszę. Wieża ciśnień za chwilę będzie otwarta. Bardzo się cieszymy, gratulujemy wszystkim, ukłony ślemy, wszystkiego dobrego. Życzymy zdrówka Zabrzu i się cieszę. Na razie się śpieszę. Dzisiejszy dzień to dla Was duże wydarzenie? Oczywiście. Stulecie naszego Zabrza. Oczywiście jest Zabrze, nasze miasto. Musimy się z nimi cieszyć, prawda? Kolorowo, wesoło, więc witamy. Jesteśmy motocyklistami oczywiście i bierzemy udział w paradzie, więc jakby nas tu mogło braknąć, nie? Pochód otwierały mażoretki, za którymi szła orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego. Przez długi okres swojej historii Zabrze było związane z górnictwem. Dziś działająca kiedyś w mieście kopalnia oraz sztolnia są turystycznymi perłami rozpoznawalnymi w całej Europie. Dlatego w pochodzie nie mogło zabraknąć, oprócz orkiestry górniczej, także skarbnika. Skąd ten piękny, niesamowity skarbnik? Z kopalni Guido, Muzeum Kopalni Guido. On tak co roku? Co roku wyjeżdża, raz w roku. Wśród uczestników pochodu znaleźli się również zaproszeni goście z miast partnerskich oraz honorowi obywatele Zabrza. Zabiorę ze sobą przede wszystkim ciepło i serdeczność mieszkańców, a także radość mieszkańców z okazji setnej rocznicy ich miasta. Relacje, które łączą Zabrze i Seklę, trwają już bardzo długo. Są to silne relacje. Rozpoczęły się w 1987 roku i to, co najważniejsze, one bazują na walorach humanistycznych i na demokracji. A to jest bardzo ważne. Najbardziej podczas tej imprezy podoba mi się, że po tym trudnym czasie pandemii możemy się znowu spotkać i świętować razem. Chociaż nie wszystkim jest łatwo. Myślimy o naszych przyjaciołach z Ukrainy, ale przede wszystkim chcemy dzisiaj świętować z mieszkańcami Zabrza to stulecie. Mamy bardzo dobre relacje. Jesteśmy przyjaciółmi, myślę, od około 14 lat, ale ta przyjaźń się zmienia. No oczywiście coraz to głębsze relacje. Zabrzu można właściwie życzyć przede wszystkim kontynuacji. Proszę pamiętać, że tu jest taka kwintesencja pięknej, wspaniałej, bardzo romantycznej, ale również nowoczesnej śląskości.
Tradycyjnie odbył się też konkurs na najładniejsze przebranie. No i jestem po prostu tym kwiatkiem na Zabrze. Skąd taki pomysł na przebranie? Mama mi wymyśliła, bo to najlepszy chyba sposób na takie przebranie się. Wieczorem na scenie wystąpił zespół coverowy Abba Polska, Zakopower oraz Ewa Farn. Nie jestem dziewczyną z wczoraj. Witam serdecznie, jest to Ewa Farna, pozdrawiam bardzo wszystkich serdecznie. Stulecie Zabrza, 100 lat następnych minimalnie i następnych i następnych, abyście się mieli dobrze, wszystko się dobrze działo, mam nadzieję, że zobaczymy się na koncertach. Stuletnie urodziny naprawdę zobowiązują, myślę, że wybraliśmy artystów takich, którzy są po prostu dynamiczni, bardzo sympatyczni i też roztańczą trochę naszych tutaj uczestników naszej imprezy. Świetnie się bawimy. Dzisiaj dużo było śpiewania. Ewa fajnie ogólnie się zachowała, że tam podeszła do ludzi, także super wrażenie ogólnie, bo rzadko się widzi takie rzeczy na koncertach. Koncert bardzo ładny, fajny, udany, czysto. Absolutnie fajnie wszystko przygotowane, muzyczka nagłośnienie dobrze. Od rana jesteśmy, byliśmy na pochodzie, do domku na obiad, później wróciliśmy, także cały czas jesteśmy tutaj praktycznie. Wspaniały, wyjątkowy, magiczny. Tak można opisać koncert w Domu Muzyki i Tańca, na którym wystąpił jeden z najsłynniejszych tenorów na świecie, José Carreras. Oprócz tenora wystąpili polscy artyści wraz z Orkiestrą Filharmonii Zabrzańskiej. Szczegóły w materiale. To chwila przed największym wydarzeniem w obchodach urodzin miasta. Szanowni Państwo, przed nami przepiękny wieczór. Magiczny, fantastyczny i historyczny. Mowa o koncercie, którego gwiazdą był hiszpański tenor José Carreras. Na widowni oprócz zabrzańskiej publiczności mnóstwo niesamowitych gości, w tym ambasadorowie, przedstawiciele samorządów, ludzie ze świata nauki, kultury oraz Europy i świata. Historyczny moment, historyczna chwila i to zaszczyt dla nas być w tej chwili razem w Zabrzu z wspaniałymi ludźmi i chciałbym z tej okazji życzyć wszystkiego najlepszego i pomyślności. U was się śpiewa 100 lat, 100 lat, niech żyje, tak? A u nas się śpiewa mnoga elita, a mnoga elita nie ma końca, bez końca. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję wszystkim Polakom za to, co robicie dla nas. Koncert to jest uczta muzyczna, jestem wielkim fanem muzyki klasycznej i talentu pana José Carrerasa, także bardzo się cieszę, że miasto zdecydowało się właśnie na ten wybór, na tak piękną muzykę. A stulecie Zabrza, no to wielkie święto. Serdeczne gratulacje dla wszystkich Zabrzan, dla zarządu miasta, piękny jubileusz, no i życzę, żeby miasto kwitło, rosło, rozwijało się tak pięknie jak do tej pory przez następne stulecia. Cieszę się ogromnie, że na tej sali nie tylko duże, wspaniałe występy i koncerty, ale też wspaniałe inicjatywy, które pokazują ogromną, ogromną wartość naszego miasta. Tak samo jak ludzie, którzy realizując swoją pasję, tworzą przyszłość naszego miasta. Dlatego przed występem artystów... Wniosek pani prezydent Rada Miasta Zabrze na uroczystej sesji 28 września tego roku zdecydowała o przyznaniu honorowego obywatelstwa miasta. To wyróżnienie otrzymał kardiochirurg profesor Andrzej Bochenek. Jest to dla mnie honor, którego się nie spodziewałem, dlatego że jest wielu wybitnych obywateli Zabrza, którzy na ten honor zasługują. Ja, tak jak powiedziałem przy otwarciu pomnika pana profesora religii, właściwie wszystko zawdzięczam Zabrzu. To, że się urodziłem tutaj, bo urodziłem się w Kończycach, to, że chodziłem do przedszkola, to, że skończyłem Śląski Uniwersytet Medyczny także w Zabrzu, że studiowałem w Rokitnicy, no i że miałem tą okazję pracować w jednym z najstarszych szpitali na ulicy, przy ulicy Kiri Skłodowskiej razem z profesorem Paliwodą, a później z panem profesorem religią tworzyć podstawy kardiochirurgii. Tu nauczyłem się kardiologii. Później mój los rzucił mnie do Katowic, ale właściwie wszystko to, co było takiego dobrego w moim życiu, to spotkało mnie w Zabrzu i za to jestem bardzo wdzięczny. A przede wszystkim jestem wdzięczny, że ktoś w ogóle zauważył moją osobę i stwierdził, że powinienem być honorowym obywatelem Zabrza. Rzeźbiarz profesor Krzysztof Nicz. I myślę, że to jest najważniejsze, że dom rodzinny docenia swoje dziecko.
I to jest odpowiedź, byś można powiedzieć, na wszystko. Czuję się dobrze. Oraz wybitna postać w świecie muzyki pani Elżbieta Penderecka. Po części oficjalnie scena należała już do tego pana. Jednego z najsłynniejszych tenorów na świecie. José Carreras uświetnił swoim fenomenalnym występem obchody stulecia miasta. Polska to kraj z licznymi muzycznymi tradycjami. Ludzie tu znają się na operze i dlatego dla każdego artysty to zaszczyt tu przyjechać i występować przed publicznością. Ja mogłem być tu już parę razy i każdy z nich był dla mnie zaszczytem. Grandini e malinconia di sole, penso a te che non puoi bere a me. Wraz z wielkim tenorem na scenie zaśpiewali polscy artyści Katarzyna Stankiewicz, Katarzyna Moś, Urana oraz Zabrzanin, Staś Napierała. Wspaniałe dźwięki pięknych arii operowych powstały dzięki orkiestrze Filharmonii Zabrzańskiej. To wszystko spowodowało, że ten wieczór po prostu był magiczny. Zabrzanie na to zasługują. Myślę, ten piękny koncert to ukłon właśnie naszym mieszkańcom za te całe 100 lat i poprzedni okres również należy do dobrego czasu. Tak więc ten wieczór będziemy pamiętać, będziemy nosić głęboko w sercu, w pamięci. Koncert mówi po prostu o tym, że warto pracować, żeby przeżyć taki wspaniały wieczór w gronie przyjaciół. Ogromna radość, że José Carreras zawitał do Zabrza i zaśpiewał dla naszych mieszkańców, oczywiście z pięknymi solistami, którzy dla nas na stulecie miasta przyjechali i odśpiewali nam wiele pięknych pieśni. Pieśni, które bez dwóch zdań podbiły serca Zabrzan. Pięknie, pięknie, wspaniały koncert, udany. Także no cóż, wszystkiego najlepszego tylko i nic więcej sobie życzyć. Wspaniały koncert, wspaniały, na stulecie coś pięknego, jesteśmy zachwycone. Jesteśmy zachwycone, bardzo zachwycone. Jesteśmy szczęśliwe, że byłyśmy tu dziś i widzieliśmy tych wspaniałych artystów. Piękny, naprawdę uczta cudowna, wspaniale. Koncert niesamowity, faktycznie koncert nie... Wrażenia są takie, że aż dech zapiera i trudno zebrać myśli. Także jak na 100 lat to chyba najlepszy możliwy koncert, jaki mógł być zaproponowany mieszkańcom i gościom. Także bardzo dziękuję, że mogłam tutaj dzisiaj być. Oj, niesamowite, brak słów. Brak słów, naprawdę rewelacja. Po prostu zobaczyć na żywo. Jest niezapomniane wrażenia. No, jesteśmy pierwszy raz na Carrerasie, ale naprawdę wrażenia są niesamowite, boskie. Rewelacja. Drugi raz. Miałem przyjemność oglądać koncert Carrerasa w Zabrzu. Fantastyczne odczucia, świetna kondycja maestro. Fantastyczny wieczór. Fantastyczny koncert. Jeżeli ktoś nie był, to może tylko żałować. José Carreras i jego goście. Coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Potwierdzam. Wspaniale, niesamowicie. Raz na 100 lat. I oby tak pięknie, jak ten wieczór upłynęły kolejne urodziny naszego miasta. Na skwerze przy Ratuszu Miejskim oficjalnie odsłonięto pomnik profesora Zbigniewa Religi, wybitnego kardiochirurga, który właśnie tu, w Zabrzu, mieście, z którym był związany w sposób szczególny, przeprowadził wraz ze swoim zespołem pierwszą w Polsce udaną transplantację serca. Proszę Państwa, pan profesor Zbigniew Religa. Nasze serca w Zabrzu biją szybciej i powinny być szybciej. Właśnie w tym wyjątkowym dniu, w tym wyjątkowym momencie, dużo szybciej w całej Polsce. To była wyjątkowa chwila dla wszystkich. To właśnie tu, w Zabrzu, stanął pomnik wybitnego kardiochirurga, naukowca i polityka profesora Zbigniewa Religi. Stulecie nadania praw miejskich to dla nas wyjątkowy moment.
Dlatego właśnie chcieliśmy w tym wyjątkowym czasie uhonorować wielkiego człowieka, wielkiego lekarza. Człowieka, który całe swoje życie poświęcił, ratując życie drugiego człowieka. Profesor Zbigniew Religa, który nie urodził się w Zabrzu, ale był zabrzaninem z wyboru. To ten człowiek, który powiedział u krańca swoich dni: wszystko, co zawdzięczam w życiu, to zawdzięczam rodzinie i Zabrzu. Tak więc chcieliśmy się ukłonić właśnie w te wyjątkowe urodziny. I myślę, że od dziś Zabrzanie będą mogli z wdzięcznością spoglądać na profesora, ale też na tych lekarzy, którzy oddają ogrom swojego serca. Profesor Religa powrócił do Zabrza i dla nas to, dla Zabrzan, ogromne wydarzenie. Pomnik pana profesora w centrum miasta został odsłonięty. Jest to dla nas ogromna uroczystość i bardzo się cieszymy, że pan profesor wybrał kiedyś nasze miasto Zabrze jako swoje miasto przede wszystkim medycyny. Odsłonięciu pomnika profesora wzięło udział wielu zaproszonych gości. W oficjalnym przecięciu wstęgi uczestniczył także wybitny tenor José Carreras, który w niedzielę wystąpił na scenie Domu Muzyki i Tańca. Nie mogło też zabraknąć rodziny profesora. Jestem bardzo wdzięczny mieszkańcom za to, że ten pomnik powstał. Ludzie nie tylko pamiętają, ale chcą o nim pamiętać i mam nadzieję, że to przyniesie też inne efekty. To znaczy, że pamięć o nim wielu ludziom pokaże drogę w życiu. To znaczy, że nie będzie tylko tak, że pracujemy czy robimy coś tylko dla siebie, ale też, że robimy coś dla innych. Ja myślę, że to jest najważniejsze z tego wszystkiego. Tak jak powiedziałem, bardzo się cieszę, że ten pomnik jest. No oczywiście, jak wszyscy członkowie mojej rodziny, jesteśmy bardzo dumni, no bo to nie jest częste wydarzenie, że ktoś bliski staje. Szczególnie na tak wspaniałym, ogromnym pomniku. Piękne rzeczy grały w jego duszy. Dzisiaj o nich przypominamy. Piękny monument, też właśnie podkreślający to włączenie w tok krzywej EKG, jest też takie symboliczne, pokazujące właśnie, że to ten, który działał sercem dla serca. A z drugiej strony człowieka, który też nawet w kontaktach z nami, młodymi osobami, bardzo skracał kontakt, życzliwego, i to był taki prawdziwy autorytet. To bardzo ważny dzień, dlatego że możemy uczcić pana profesora Religi, jego niebywałe dokonania. Należy pamiętać, że zaczynał w zupełnie innych czasach, kiedy nie było internetu, dostęp do każdej wiedzy naukowej był nieporównywalnie trudniejszy niż obecnie. To się udało, pan profesor rozpoczął wspaniałą podróż w medycynie polskiej, w kardiochirurgii, transplantologii. Pan profesor miał marzenie, był na tyle zdeterminowanym i silnym człowiekiem, że potrafił je zrealizować, a co najważniejsze, zarazić swoją ideą następne pokolenia. I to, myślę, jest najważniejszy testament jego życia. Zresztą tam patrzy, tam jako na nas cały czas i czujemy jego ducha. Ślad, który po nim pozostał i kierunek, który wyznaczył, ciągle jest dla nas oczywisty i najważniejszy. Profesor Liga, który podejmował się sytuacji, w której ktokolwiek mu dziękował, czy też mu się kłaniał głęboko za uczynki dobre, które zrobił, myślę, że akurat z tego byłby bardzo dumny. Tak, a stoję, prawda? To teraz zobaczcie i nie zapomnijcie o mnie. Dzielił z nami swoje marzenia i trud ich realizacji. Naprawdę zmienił nie tylko mnie i nie tylko moich kolegów i koleżanki, ale też pewnie każdego z nas. I cieszę się, że studenci medycyny, którzy tu zjeżdżają z całego świata, będą mieli taki ślad, że Zabrze potrafi podziękować i górnikowi, i lekarzowi. Ja miałem okazję znać profesora również osobiście, co prawda niezbyt długo, ale no jego taka otwartość, serdeczność, zdecydowanie odwaga do tego wszystkiego, co robił, do czego miał zapał i serce, tak, i w przenośni, i dosłownie, no to było coś niesłychanego. I myślę, że absolutnie, jak mało kto zasłużył na to, żeby tak być honorowany i doceniany, i z ogromnym szacunkiem obywatele, Zabrzanie, mieszkańcy regionu doceniają to, co zrobił dla kardiochirurgii, to, co zrobił dla tysięcy pacjentów. Wybitna postać, która zapisała się na kartach historii, i nie tylko w sektorze ochrony zdrowia, ale również w tym obszarze politycznym. Wielki człowiek, reformator, najwybitniejszy z wybitnych. Jestem dumny, że miałem też możliwość współpracy z profesorem Religą. Tak jak powiedziałem, całą moją karierę, wszystko co osiągnąłem, zawdzięczam profesorowi Religze. I naprawdę strasznie się cieszę, że przejeżdżając tutaj bardzo często, bo mamy tutaj Wyższą Szkołę Medyczną imieniem profesora Religi, będę przejeżdżał koło tego pomnika i cieszę się, że będzie nam patronował. Autorem 7-metrowego pomnika z brązu, który stanął na skwerze u zbiegu ulic Powstańców Śląskich i profesora Zbigniewa Religi, jest znany rzeźbiarz i medalier profesor Krzysztof Nicz. Jest mi bardzo miło, powiem, cieszę się bardzo, bo to miasto obchodzi 100 lat i to, myślę, ładny początek jest
tych obchodów stuletnich zasłużył na to profesor. To jest moment, kiedy przy takim pomniku człowiek się uzewnętrznia, bo widzi to bardzo szerokie grono. Ci, którzy dobrze znali profesora Religę, zgodnie podkreślają, że bardzo lubił ludzi. Ludzi, których tak wielu przybyło w tym szczególnym dniu pod pomnik. Przyszli, bo chcieli uczcić pamięć wybitnego kardiochirurga. Każdy zna tego człowieka, każdy wie, jak zasłużył się dla tego szpitala. Rozumiem koncepcję tego pomnika, ponieważ twarz jest w kształcie serca, więc rozumiem tak, trochę. Tak. Bardzo fajne jest to, że stawiamy w naszym mieście pomniki takim ważnym osobom, które przyczyniły się do historii Zabrza. Mnie się osobiście bardzo podoba i ten cały skwer, ten kwartał naprawdę wygląda imponująco. Wzorem do naśladowania dla innych młodszych lekarzy i dobrym nauczycielem jednocześnie był. Jestem Zabrzanką, jestem z tego dumna, że w końcu mamy pomnik profesora Zbigniewa Religi. W sobotę na zabrzańskiej arenie odbyły się kolejne rozgrywki w polskiej ekstraklasie. Tym razem Górnik Zabrze zmierzył się z Zagłębiem Lubin i pomimo walki trójkolorowi przegrali 3-2. Dzień dobry Państwu, telewizja Zabrze. Jesteśmy bezpośrednio po meczu 11. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. Górnik w tym spotkaniu wyglądał dobrze, jeżeli chodzi o statystyki posiadania piłki, jednak wynik końcowy nie był już tak dobry, ponieważ to Zagłębie dziś wygrało właśnie na tym stadionie imienia Ernesta Pola 3-2. Dwukrotnie Górnik Zabrze doprowadzał do remisu po dwóch golach Roberta Dadoka, jednak Miedziowi zwyciężyli 3-2, jak wspomniałem, po bramkach Damiana Bohara i bramce Filipa Starzyńskiego. Jesteśmy po przerwie reprezentacyjnej. Liczyliśmy na to, że Górnicy Zabrze dobrze zagrają w tym spotkaniu, jednak fakty są takie, że jest przegrana, więc czekamy na kolejną dawkę piłkarskiej emocji już za tydzień, gdzie Górnik wyjedzie do Wrocławia i spotka się ze Śląskiem. Serdecznie pozdrawiam w imieniu telewizji Zabrze wszystkich słuchaczy i oglądających. Damian Wiedrzeń. W programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego popołudnia i do zobaczenia.